Serdecznie witam Kasparow, dawno go nie było, 2 dni. Szachista października. Tutaj taki dzielny. Proszę bardzo, D4, czarnymi gra. Jego przeciwnikiem Szymon Kaman, Kagan. Wyjechał potem do państwa leżącego w Palestynie. I chyba już nie było słychać o nim specjalnie. A może był starszy wiekiem, nie wiem, nie będę wnikał, ja nie mogę wszystkiego wiedzieć. Jest to informacja dostępna, można sobie znaleźć. Proszę, buduje domek pionem hetmańskim Kasparow królewsko-indyjską. Pionem hetmańskim przeciwko królewsko-indyjskiej, albo kto woli. Z Michałem Szereszewskim, tym od książki, co grał kolego Tolka. Grał tak. Tu gra D6, E3 i polowanko na gończyka. Pozycja jest równa. Teraz jak weźmie gończyka, to ten hetman weźmie konika, więc konik się wraca. Takie pół debiuty Elszada gra, jak widzimy. Elszad wiecznie żywy upolował na E5, jak idzie, to ten się cofa. Goniec E2, upolował mu gończyk. Ale póki co nie bije, póki jest wieża na H1, nie A1. Kłopoty. Goniec G7, proszę, w duchu Elszada jeszcze zagra C6 i będzie czyściuchny. Elszad, mamie Dow, tu mnie pani pytała, sympatyczna pani. Kochająca taniec, tak jak ja, powiem, że tam tango mi się nie podobało, tamto tango, czy tango bardziej niż czacze, już nie pamiętam z tych komentarzy. Odpowiem w komentarzach. Konik A3, E6, skoczek C2, roszada. Jak widzimy, czarne zwlekają z biciem tego drania, a teraz już nie. I proszę bardzo, kombinujemy jak Kasparow, a ja dokonuję aktu barbarzyństwa. Dolewam do kawy mleka. 2 razy w tygodniu takiego aktu barbarzyństwa dokonuję. Mleko tłuste, proste od krowy, jeszcze go. 6,5%. Idzie zima, będzie bardziej tłuste. To mówią, jak się Kubuś uczył, ten, który ostatnio ze mną nagrywał film, kapusta, głowa nie pusta. Tak się kiedyś uczył w przedszkolu. W pomarańczowej alternatywie. Pozdrawiam właścicieli pomarańczowej alternatywy. C5. Nie ma co się śmiać. Syn właściciela pomarańczowej alternatywy przychodził do mnie na szachy i bardzo ładnie się uczył. A mama na obozie tanecznym z nami była. Dobra, bijemy tam, będziemy głupoty gadać. CD4, CD4, goniec D4. Po prostu wziął piona, skoczek DC4 i wycofał się. Po wzięciu piona konsolidujemy pozycję. Konsolidujemy pozycję, proszę. Już tutaj go dźga w ucho i nieszczęściem białych, że mają rozdzielone wieże. Gdyby miały połączone wieże, mogłyby je zdwoić, złączyć, ale mają rozdzielone. Więc wieża cofa się jak niepyszna. I proszę, co gra... Chcesz się zdwoić. Co gra Kasparow? A ja łyk mleczne jabisynki. W zasadzie w tej sytuacji to już jest mleko z abicynką. Co prawda nie do końca, taka lekka przesada, ale przypominam, że rozpuszczalnikiem jest to, czego jest więcej. Czego jest ponad 50%. Więc na przykład spirytus to nie jest wodny roztwór alkoholu, tylko to jest spirytusowy, alkoholowy roztwór wody.
D5, uderzamy w centrum. Na atak na skrzydle uderzamy w centrum. E5. Hop. Hop. I hop. I hetman C2. Tak się zastanowimy, co czarne wygrały. No mają lepszą koordynację figur. Zajmują linię D. Szach niegroźny. Król się schowa na E7. Ten go goni. Ponieważ Kasparow nie chciał, wiesz, wymieniać to. Goniec C4. No i znowu porówno. Goniec D7. F3. Piony prawie że symetryczne. Trudno uzyskać wolnego piona. Ale jeszcze lepsza aktywność figur. Minimalna przewaga czarnych. W ucho. I król idzie do ataku. Czeka, aż ten zbije piona, bo wtedy wieża poleci na otwartą linię chy. Ale ten nie jest w ciemię bity, a ten idzie tu do przodu. Pan szachuś. Tu będzie w siatce matowej, więc idzie tu. I wieża wpada na dwójkę. Jak wiemy, wieża wzdłuż czwartej linii spada na dwójkę. Wziął. Białe mają dwa pionki więcej, ale czarne mają silne. Jednego odbijają, drugiego za chwilę odbiją. Wieża G3. Wieża F5. No biały gra na wybitkę pionów. Tu powinien zagrać A3, a zagrał B4 i to jest... Chyba się spodziewał, że Kasparow pójdzie na wybitkę. Tu i się wszystko wybije. A Kasparow nie. A Kasparow idzie dać mata. B5. Goniec D5. Powstaje jak końcówka Philidora. Niespodziewane całego świata. A4. Goniec B3 na piona. To taka zmyłka. Ten wziął. I kombinujemy jak Kasparow. Albo pokażę. Król C3. I poddali się, bo powstaje pozycja Philidora. Mat grozi. Jeżeli tak, to tak. I nie ma ruchu wieża D1, D5, D1. Nie ma tego manewru. Można się obronić na chwilę, oddając gońca. To jest obrona na chwilę. No nie ma gdzie królem uciec. Niespodziewanie dla całego świata znalazł się w siatce matowej. I to jest Kasparow, takie rzeczy potrafi. On tego mata po prostu widział. Widział, czego i Państwu życzę.